czwartkowy wieczór Don Casio postanowił wrzucić na swój Instagram zdjęcie rachunku swoich zarobków oraz kosztów za ostatni rok, który prezentuje się następująco. 2 832 000 przychodu przy 2 732 000 wydatków, co w ogólnym rozrachunku daje praktycznie równe 100 000 dochodu. Casio podpisał zrzut ekranu swojego rachunku bankowego słowami: ciężkie to życie. 3 bańki w tym roku zarobione, a 100 000 tylko na plus. Trzeba przyznać, że zarobki Casiusza są bardzo pokaźne i robią duże wrażenie. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że główną działalnością Życińskiego są właśnie freakfighty. I zapewne lwia część jego przychodów pochodzi z walk oraz działalności jako medialny włodarz Federacji Prime. Równie pokaźne są wydatki Życińskiego, jednak warto w tym miejscu zaznaczyć, że jak wiadomo Casio poza freakami inwestuje również w mieszkania. W związku z czym można przypuszczać, że spora część tych środków poszła właśnie na cele inwestycyjne. We wtorek na kanale Zajawka ukazał się wywiad z trenerem Mirosławem Oklińskim. Popularny łowca skór został w trakcie rozmowy zapytany o swoje podejście do walki Michała Pasternaka z Don Diego i dość nieoczekiwanie wprost przyznał, że nie wierzy w wygraną swojego zawodnika. Jako że panowie będą walczyć w formule K1, która jest koronną konkurencją Kubiszyna. Ja wierzę, że Michał da dobrą walkę, tak? No ale po prostu nie wierzę, że wygramy tą walkę. Jest tam jakaś szansa, żeby coś zrobić, ale powiem tak, Don Diego, bijemy się w formule Don Diego w K1, tak? Po prostu on jest mistrzem świata chyba tam w kickboxingu. To jest jego formuła, to K1. Wypowiedź Oklińskiego jest o tyle zaskakująca, że bardzo rzadko zdarza się, aby szkoleniowiec otwarcie mówił o tym, że jego zawodnik nie ma zbyt dużych szans w zbliżającym się starciu. A sam trener Mirek znany jest raczej ze swoich buńczucznych zapowiedzi zwycięstw i przygotowywania zaskakujących strategii na pojedynek, nawet jeśli jego zawodnicy nie są faworytami. W trakcie wywiadu Mirek odniósł się również do niedawnych przeprosin ze strony Diego, który przy okazji programu Face to Face z Vampirem przyznał, że żałuje tego, iż swego czasu skierował pod jego adresem kilka za ostrych epitetów i oficjalnie przeprosił go za to na wizji. Nazwałeś trenera dnem społecznym, a także, że jest to zwykły zep. Tak, powiedziałem i żałuję momentami właśnie tych słów, bo rzeczywiście za mocno wyraziłem tą swoją opinię. No więc trenerze, jeżeli oglądasz tu, to przepraszam za te słowa. Co ciekawe, Okniński nie zareagował pozytywnie na ten gest ze strony Kubiszyna i mówiąc kolokwialnie opluł owe przeprosiny. Oceniając, że Diego zdecydował się na nie tylko dlatego, by nie być przez niego atakowany. Niech się pałuje. Okej, czyli te przeprosiny nie zostały przyjęte, bo... Po prostu obrażał mnie przez pół roku, a teraz nagle mnie polubił, bo wie, że będzie ciśnięty i nagle nie chce być ciśnięty i mnie przeprosił. Tylko przeprosił mnie dlatego, że go nie cisnął. Kasik poruszyła na wywiadzie również wątek burzliwej relacji Oklińskiego z Amadeuszem Ferrarim. Łowca skór nie po raz pierwszy wyraził rozczarowanie postawą swojego podopiecznego, który w dalszym ciągu w ogóle nie zjawia się na sali treningowej i marnuje swój potencjał. A przypomina sobie o treningach dopiero, gdy zbliża się walka. Spodziewamy się go na gali The Freak, będzie ogłoszony, czy na razie nie? Ja nie wiem, ja jeszcze go nie widziałem na sali od tego czasu. Wkurza mnie ten gość, wkurza mnie tym, że po prostu mógłby przyjść, mógłby trenować, a on siedzi po nocach, nagrywa jakieś bzdury, przychodzi miesiąc przed galą przerażony, czy się przygotuje i później po nocach, żeby go przygotowywać, bo on jest w strachu, że się nie przygotuje. Obiecuje, nie dotrzymuje, nawet nie udaje, żeby nie stara się. Później przychodzi, przeprasza, później znowu nie dotrzymuje i cały czas taka gra. W środę na kanale Szalonego Reportera ukazał się podcast z gościnnym udziałem Alana Kwiecińskiego. Jednym z poruszonych w trakcie rozmowy wątków była kwestia burzliwego zakończenia relacji Alana z Sequento, spowodowane tym, iż Kwieciński miał wysłać do partnerki byłego już przyjaciela zalotne sygnały na social mediach. Przypomnijmy, że jako pierwszy informację w tym temacie do opinii publicznej przekazał były rywal Alana z turnieju na PGE Narodowym, Arkadiusz Tańcula. A podczas omawiania tej kwestii na podcaście Kwieciński zdecydował się odbić piłeczkę w jego stronę i wygarnął mu, że to on ma na swoim koncie wielokrotne zdradzanie swojej byłej już chyba narzeczonej. Wiesz, ja nie chcesz gadać, co on od... Bo wiesz, to co on od... ze swoją narzeczoną było, nie wiem, było narzeczoną, czy teraźniejszy, czy jeszcze narzeczoną. Wiesz, na każdym kroku ci tam ją zdradzał i tak dalej, tak więc ja nie chcę poruszać jego kwestia. Po kilku minutach, gdy temat Tańculi wrócił na chwilę na tapet, Alan dorzucił sugestię, że Aroy również aktualnie zdradza swoją partnerkę. I wbrew jego narracji to on się ani odrobinę nie zmienił. A on się nie... A on się zmienił? No nie, ale chodzi mi o dalej, to... Dalej, dalej i tak dalej. Mi to szkoda teraz jego dziewczyny, na przykład, nie? Teraz obecnej. Mocny statement. No. Pozostając w temacie Alana, który notabene spytany o potencjalny występ w klatce Prime na podcaście Uszalonego odpowiedział Pomidor, to w środowy wieczór na social mediach organizacji pojawiła się grafika zapowiadająca pierwszą konferencję przed jubileuszową galą Prime 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na której widoczne są podobizny Taziego, właśnie Alana, Casiusza, Jasia Capelli oraz Daniela M., co sugeruje, że tych zawodników zobaczymy wówczas w klatce. Zgodnie z datą nagrania
grafice, wydarzenie jest planowane na 26 października, natomiast konferencja już na najbliższą niedzielę. Jednak post niespodziewanie zniknął po kilku godzinach z social mediów federacji. Nie wiadomo na ten moment, jaki jest powód takiego posunięcia. Być może data konferencji zostanie jednak zmieniona, a być może decydująca była kwestia braku podpisu na kontrakcie któregoś z zawodników widocznych na plakacie. Na wtorkowym face-to-face, jak zapewne każdy z was już widział, doszło do wybuchu niemałej afery i olbrzymich emocji w wykonaniu Denisa Załęckiego, co było spowodowane zachowaniem Natana Marconia. Jerzy Asty w pierwszej kolejności udostępnił na swoim Instastory screen rozmów dowodzących tego, iż Bad Boy flirtował z pewną bliżej nieznaną dziewczyną, będąc w związku z inną kobietą, co wprawiło Torunianina w spore zakłopotania, a następnie doprowadziło go do szokującego wyznania. Jakoby miał on dostać od swojej partnerki pozwolenie na zdradę. No nie, powiem tak, mam na to przyzwolenie. Mogę zdradzać. Szacunek. Jest to charakterne, tak? Jest. Jeśli ma się na to pozwolenie, to można zdradzać. Okej. Okay. Mówię ci, moja dziewczyna mi pozwala spotkać się z innymi kobietami. Z innymi kobietami prawie. I tak samo mogę różnie z nimi pisać. Następnie Nathan zaczął zwierzać się na wizji Adrianowi Ciosowi, rzekomo ze swoich rozterek miłosnych. Jednak ostatecznie opowiadana przez niego historia ewidentnie nawiązywała do aktualnej partnerki Denisa Załęckiego, która była niegdyś w relacji z Josephem Bratanem. Najgorsze jest to, że koledzy mi powiedzieli, że ślizgam się. Ale to była praca jej, czy jak? Nie wiem, kurwa, mówili coś, jakaś eskorta, ja czy co? Ale to są, ale wy jesteście, kurwa, chłopy, ty. Bad Boy w momencie, w którym uświadomił sobie, że Pierzasty po raz kolejny wyciąga na światło dzienne jego prywatę, wpadł w prawdziwą furię, która trwała przez kilkanaście minut. W tym czasie Denis kilkakrotnie usiłował dopaść dwójkę swoich oponentów i wyraził olbrzymie rozczarowanie postawą Federacji Fame, która w jego opinii miała współuczestniczyć w tak zwanej ustawce przeciwko niemu. Ponadto Denis był również wściekły na prowadzącego program Huberta Mściwujewskiego, którego prawie uderzył, jako że ten w jego ocenie nie zareagował w porę na sytuację w studiu i nie uciął tematu kontynuowanego przez Marconia. Dobrze, kurwa, wiedziałeś też. Nie wiedziałem nic, nie wiedziałem nic. Co miałem wiedzieć? Ale co miałem wiedzieć, Denis? Nie wiedziałem nic, z ręka na sercu ci mówię, kurwa, bym cię nie okłamał. Kiedy to przerywamy? Ja nie wiem, o co nic, nie, stary, ja o niczym nie wiedziałem, słychać cię. O niczym nie wiedziałem, stary, kurwa. Ale o co ci chodzi? Będący w ewidentnym amoku spowodowanym historią Pierzastego Torunianin rzucił nawet w pewnej chwili, że jeśli sytuacja nie zostanie odpowiednio wyjaśniona, to nie weźmie on udziału w piątkowej gali, nawet mimo pieniędzy, które miałby zarobić za walkę, a z jego ust padła sugestia, że wynagrodzenie miało w tym przypadku wynosić aż 1 000 000 zł. Ja tu nie muszę walczyć. W mam tę bańkę, w mam. Ja sobie bańkę zarabiam w 3-4 miesiące, lekko kurwa. Ja nie potrzebuję pieniędzy z walk. I zobaczymy, i zobaczycie, kurwa, jak to się nie wyjaśni, ja nie walczę z tej federacji. Czek. Ostatecznie mimo licznych próśb Huberta Mściwujewskiego, Denis rozwścieczony wyszedł ze studia i program dobiegł końca, po zaledwie 40 minutach od jego rozpoczęcia. Sytuacja z programu błyskawicznie pobudziła do reakcji widzów, którzy zasypali zarówno YouTube'owy zapis transmisji, jak i social media fejmu, lawiną komentarzy negatywnie odnoszących się nie tyle do samych Marconia i Ciosa, co właśnie federacji, która w ich opinii po raz kolejny pozwoliła, by doszło do ataku na rodzinę zawodnika i nie stanęła na wysokości zadania. Bardzo mocno ocenili oni również pracę Huberta Mściwujewskiego i okazali liczne wsparcie Denisowi. Około godziny 22 na Instagramie Denisa pojawiła się relacja, na której odniósł się on do wydarzeń ze studia. Bad Boy, który zdążył ochłonąć po wspomnianym zajściu, podkreślił już na spokojnie, że postawa jego oponentów jest niedopuszczalna i nie powinno się wplątywać w konflikt osób bliskich, oraz podziękował widzom za wsparcie, które otrzymał po programie. Odniósł się również krótko do dziewczyny, która przesłała Nathanowi screeny z ich rozmowy, informując, że już wkrótce wszyscy dowiedzą się o niej całej prawdy. Także chciałaś być medialna, to jutro jadę do kolegi tam, gdzie miałaś pracować i jutro powiemy wszystko publicznie, jaka jesteś. Do zobaczenia. Godzinę później Załęcki dorzucił kolejną storkę, na której podtrzymał swoje słowa z programu, że jeśli sytuacja nie zostanie w jakiś sposób wyjaśniona, to nie zawalczą na piątkowej gali. Dodał również, że jest po rozmowie, prawdopodobnie z Rafałem Pasternakiem, który miał mu pokazać dowody na to, iż Cios i Marconi byli informowani o zakazie poruszania tematów rodzinnych. Jednak zdecydowali się na tak zwaną samowolkę, za co mają zostać surowo ukarani. Jestem po rozmowie z federacją, z głównym szefem federacji FMMA. Pokazał mi wiadomości, pokazał mi screeny, pokazał mi wiele rzeczy. Federacja jasno FMMA była przeciw takim działaniom, żeby nie mieszać rodzin. Mówiono im wiele razy. Zrobili swoje, samowolkę. Konsekwencje z tego będą bardzo mocno wyciągnięte. Jeszcze na tym samym nagraniu Denis zadeklarował jednak, że zawalczy na 100%, żeby osobiście ukarać swoich oponentów. Ale wiecie co? Zawalczę, pokażę tym, gdzie jest ich miejsce, bo nie przeżyję tego, jak
przejdę bokiem. Dzień później na swoich social mediach uaktywnili się jednak ponownie Cios oraz Marcoń, którzy obrali sobie za cel udowodnienie, że Denis tylko udaje w cudzysłowie uczulonego na poruszanie tematów bliskich, podczas gdy w rzeczywistości sam wielokrotnie dopuścił się do atakowania rodzin, na przykład swoich hejterów w prywatnych wiadomościach. Obaj panowie udostępnili na swoich instagramowych relacjach przykłady takich występków Załęckiego pod postacią screenów, na których widać, że zaczepiany Denis bez ogródek nawiązuje do matek piszących do niego osób. Ponadto postanowili oni trzymać się wersji, iż historia Natana nie miała żadnego związku z Denisem. Cios napisał bowiem na kolejnej relacji: a Natan opowiada losową historię z życia, o której nie miałem pojęcia, no bo skąd? I robi się afera. Gdyby Denis nie opowiedział na wizji tej historii, to jedyne co można by było zrobić, to współczuć Natanowi. Relacje wspomnianej dwójki dotarły dość szybko do samego Denisa, który odniósł się do ich działania na swojej storce, na której zasugerował, że pokazywane przez nich screen rozmów zawierały jedynie jego wiadomości, podczas gdy te pisane przez hejterów były usuwane. Denis podkreślił również, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy nerwowym odpowiadaniem na zaczepki internautów, a obrażaniem jego bliskich na transmisji oglądanej przez 150 tysięcy osób. Dodał również, że już przy okazji wybuchu, w cudzysłowie, afery z udziałem jego kobiety, ta miała próbę samobójczą, a mimo to jego medialni oponenci nie zdecydowali się jej oszczędzić i po raz kolejny poruszyli jej temat publicznie, co jest wyjątkowym obrzydlistwem. Do kolejnej konfrontacji Denisa z Ciosem oraz Natanem doszło podczas czwartkowej ceremonii ważenia. Załęcki już podczas media treningu jasno zakomunikował, że nie zamierza mieć dla rywali żadnej litości w oktagonie. I jak sam zapowiadał, gdy nadarzy mu się okazja, nie zamierza powstrzymywać się przed nielegalnymi kopnięciami w parterze, czego próbkę mogliśmy zobaczyć właśnie podczas media treningu. Załęcki po raz pierwszy w organizacji. O, widzimy tutaj mocne stąpy! Następnie Denis podczas face-to-face'a po ważeniu zwrócił się z ostrym przekazem do rywali, zapewniając, że ukaże ich za wszystkie wplątane przez nich osoby do świata freakfightów wbrew ich woli. Po chwili głos zabrał Marcoń, który w dalszym ciągu podtrzymywał, że nie wie, o co Denis ma pretensje, zaznaczając, że w programie jedynie opowiadał o swojej życiowej historii Adrianowi. Po transmisji z ceremonii ważenia na kanale Fejmu odbył się IRL, prowadzony przez Meduzę, podczas którego Hubert Mściwujewski pierwszy raz z grubsza odniósł się do swojej spiny z Denisem podczas programu. Hubert zapewnił, że sytuacja ze studia wbrew pozorom nie zrobiła na nim większego wrażenia i dał do zrozumienia, że jego stosunki z Denisem są załagodzone. Jak się czujesz? Dobrze. Bo ostatnio trochę było stresu. Czemu? Gdzie? No, po programie. Nie, stresu nie są. Był luz? Jest luz, stary, zobacz. Uśmiech. Taki stan rzeczy potwierdził zresztą również sam Załęcki, który w storce nagranej po ważeniu przyznał, że Hubert przeprosił go za swoje zachowanie i bardzo żałuje tego, co zrobił, po czym wezwał swoich obserwatorów do skupienia się na głównych, w cudzysłowie, sprawcach całego zamieszania, a więc Natanie oraz Adrianie. Skupcie swoją całą uwagę na tych dwóch, którzy obrażają rodziny czyjejś kobiety. Jeśli możecie odpuścić Hubertowi Mściwujewskiemu, odpuśćcie. Rozmawiałem z nim, przeprosił mnie, bardzo żałuję tego, co zrobił. Na słuchawie gadali mu jedno, słuchał nas, słuchał ich, nie ogarnął, trochę w akcji. Sam był mega zły na te dwie mędy, że tak się zachowały. Także myślę, że trzeba mu wybaczyć. Po komunikacji o przymusowym odsprzedaniu udziału w Boxdela w Federacji Fame pojawiły się pytania o to, kto teraz przejmie pałeczkę tak zwanego medialnego włodarza. Siłą rzeczy to brzemię w głównej mierze powinno spaść na Wojtka Gole, który podczas dramy z Wardęgą w zasadzie jako jedyny wyszedł praktycznie bez szwanku wizerunkowego, w przeciwieństwie do wszystkich innych udziałowców Fame, a wątek jego osoby praktycznie ani razu nie przewinął się w materiałach Sylwka. Tymczasem Gola w zasadzie od ostatniej gali na PGE dość mocno ograniczył swoją aktywność w mediach i w żaden sposób nie udzielał się w kontekście Federacji Fame, a nawet nie uczestniczył w programach promocyjnych, konferencjach czy media treningu przed galą The Freak. Nieobecność Goli wzbudziła pewne wątpliwości dotyczące jego dalszych losów w Federacji Fame, a sygnały, które spłynęły do nas w ostatnich dniach od osób ze środowiska, utwierdziły nas w przekonaniu, że coś jest na rzeczy i że Wojtek być może już wkrótce odsunie się od organizacji lub zostanie odsunięty. O potencjalnym wycofaniu się Goli z roli frontmana oraz twarzy Federacji Fame jako pierwszy wypowiedział się w trakcie środowego odcinka podcastu współtworzonego z szalonym reporterem Arek Tańcula, który wyznał, iż dochodzą go słuchy, że Gola zamierza wycofać się zarówno z twarzowania federacji, jak i w ogóle internetu. Ponadto obaj panowie zgodnie stwierdzili, że Fame ma być już w trakcie poszukiwań osoby, która zastąpi Wojtka na stanowisku włodarza. Ale bo jak jesteśmy przy Wojtku Goli, to ja słyszałem gdzieś tam w kuluarach, że Wojtek też na wódeczkę chce też z internetu i podobno już nie chce być też
włodarzem takim oficjalnym, że po prostu nie chce już być tą taką, wiesz, tak, twarzą i co teraz? No i co jak myślisz? Ja ci mówiłem, że ja uważam, że kogoś tam wezmą, no. Znaczy ja wiem, że kogoś próbują wziąć, ale nie mogę się dowiedzieć nigdy jeszcze kogo. To jest... Doniesienia Arroya potwierdzili w pewnym stopniu również TakeFan i Filipek, którzy dzień później opublikowali kolejny odcinek swojego podcastu Dwa Bieguny. Panowie poinformowali, że według ich informacji Boxdel znajduje się już oficjalnie poza szeregami Fejmu, a podobną drogę ma obrać właśnie Gola, który jak słusznie zauważyli, nie był obecny na poniedziałkowej konferencji przed galą The Freak. TakeFan ocenił ponadto, że ten ruch może mieć związek z zastrzeżeniami pozostałych osób współtworzących organizacji do pracy Wojtka w tym zakresie, w związku z czym federacja może chcieć się go najzwyczajniej w świecie pozbyć. Najprawdopodobniej myślę, że możemy domyślać się, że Wojtek też będzie niedługo poza fejmem. Którego nie było na konferencji. Nie było go na konferencji, po pierwsze, nie było takiej sytuacji nigdy przedtem, po drugie, dziwnym trafem, no... No, łącząc kropki, słysząc w jaki sposób ludzie z zaplecza fejmowego wypowiadali się o pracy, którą Wojtek wkłada w tę firmę, łącząc kropki to z tym, że nagle na wydarzeniu go nie ma, no to z łatwością można dojść do wniosku, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że się go pozbędą. W końcu w reakcji na mnożące się pogłoski pośrednio swój statement postanowił wygłosić sam Gola, który w wiadomości prywatnej wysłanej do TakeFana wyjawił, jaka jest prawda i zachęcił do przedstawienia jego wypowiedzi publicznie. Z wiadomości Wojtka dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że nie odchodzi on z internetu, a jedynie z projektu GOATS. Mówił, że chce odejść z GOATS, ale że został źle zrozumiany w ten sposób, że chciałby odejść z internetu, ale on nie zamierza odchodzić z internetu, tylko z GOATS-ów samych. Jeśli chodzi o dalsze losy Federacji Fame, to Wojtek zaznaczył, że nikt z organizacji nie chciał go wyrzucić i to on sam podjął decyzję, aby trochę się odsunąć z powodu problemów zdrowotnych, a konkretnie nasilającej się arytmii serca oraz planowanego zabiegu ablacji. Nie odchodzi z internetu, tylko odchodzi z GOATS-ów, że wycisza się teraz medialnie ze względu na planowaną ablację na bigotanie przedsionków. Gola w imieniu zarządu poinformował również, że na obecny moment chcą oni zrezygnować z uczestnictwa w wystąpieniach publicznych, tak zwanych medialnych włodarzy. A ponadto wyznał, że rzeczywiście pojawił się pomysł, aby pozbyć się części jego udziałów, lecz zaznaczył, że dopiero jest w trakcie rozważania takiego ruchu i zapewnił, że tak czy inaczej całkowicie na pewno nie odejdzie z spółki Fame. Napisał jeszcze co do udziałów z Fame'em, że pojawiły się takie pomysły, żeby się częściowo ich pozbyć, ale nie zostanie wyrzucony i na pewno jakieś udziały tak czy inaczej zachowa, ale nawet nie jest pewien, czy będzie sprzedawał w ogóle to, co już teraz ma. Jacek Morański sugeruje, że kanał Wardęgi zostanie usunięty. Budda po wielkiej fali krytyki spotyka się z pozytywnym odzewem po premierze jego nowej piosenki, a ludzie oczekują od Konopskiego filmu o Kidropie. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film na kanale InfluNews.